2013 roku została podjęta strategiczna decyzja w Urzędzie Miasta i Gminy przez pana burmistrza, że od początku idziemy w układ zagospodarowania odpadów we własnym zakresie, ogłaszamy przetarg tylko na zbiórkę odpadów. I oczywiście za tym poszły odpowiednie decyzje. A więc zagospodarowanie odpadów zmieszane na terenie gminy na Klonotecią, zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów u źródła i sprzedaż odpadów z selektywnej zbiórki będzie organizowane przez gminę. Konkretnie przez naszą spółkę, tutaj KPWiK. To był punkt wyjścia. Przetarg był tylko na odbiór odpadów komunalnych ze wskazaniem do stacji przeładunkowej. I stację przeładunkową też organizowaliśmy we własnym zakresie, czyli organizowała gmina. Jeżeli chodzi o to sortowanie w budynkach wielorodzinnych, bo to nas, myślę, trochę wyróżnia na tym kraju, zorganizowaliśmy od razu, od samego początku, dwa worki. Worek brudny i czysty. Worek brudny, odpady kuchenne, higieniczne, sanitarne i inne, dotychczasowa altana śmietnikowa. Worek czysty, czyli to wszystko, co ma potencjalną wartość, w mieszkaniach już u źródła było oddzielane od tych frakcji zanieczyszczających i to miało trafiać do mini przodków. Oczywiście do mini przodków również miały trafiać wszystkie odpady niebezpieczne, te drobne. Baterie, świetlówki, przeterminowane leki. No bo to z tym też jest problem, bo też tak naprawdę one lądują w odpadach zmieszanych. My od początku byśmy to wyselekcjonowali, żeby to również trafiało do mini przodków. Mamy zarejestrowaną liczbę wizyt mieszkańców w Miniprzokach. Widzimy, jak tutaj mieszkańcy odwiedzają. Tu akurat przygotowałem taki przegląd z 2019 roku z podziałem na miesiące. W systemie Miniprzoków jest około 10 tysięcy mieszkańców, to jest około 3 tysięcy lokali. Czyli można zobaczyć przynajmniej 2-3 razy w miesiącu każdy lokal był odwiedzony, bo to wynika z tej statystyki. Oczywiście zdarzają lokale, z których odwiedzin nie ma, ale generalnie ten monitoring pozwala nam tutaj pewne wnioski wyciągać. Mniej więcej to wygląda tak. Karta, taką jak tutaj pan minister ma. Tablet, którym operator operuje i system czytników, który skorelowany z wagą, który umożliwia tą rejestrację. To wszystko ładnie zobaczymy, jak będziemy w terenie. Czyli wprowadziliśmy dostęp 24-godzinny dla mieszkańca z pełną identyfikacją. Czyli wprowadziliśmy panel cyfrowy, gdzie każdy lokal ma swój kod indywidualny dostępu do tego. Równolegle mamy czynnik, który też pozwala tą kartą otworzyć mini przok. Uzupełnieniem tego systemu jest przok gminny, główny, utworzony w rozważenie, tam też pojedziemy. Czyli tutaj mam zdjęcia poglądowe w momencie, kiedy on był utworzony. Było szczere pole, na dzień dzisiejszy stoi przok. Generalnie poprzez przok następuje cała rejestracja i cała analiza systemu, bo tam docierają również wszystkie odpady ze zbiórki zabudowy jednorodzinnej. Tam to jest to wszystko do końca rejestrowane, wysyłane, że tak powiem, w świat i następnie następuje jakby tutaj ta korelacja tych dwóch strumieni i podsumowanie, co z tego osiągamy. Mieszkańcy na początku przyjęli to z nieufnością, bo taka jest prawda. Każda nowość to nieufność. I pierwszy efekt to był taki, że po wprowadzeniu systemu nagle na osiedlach wielomieszkaniowych i powstaniu tych mini przochów znacząco zmalała, no bo wiadomo, że musiała zmaleć ilość odpadów zmieszanych w altankach. Nagle to, co miało być dla nas wielkim problemem, nie ma, nie było. I do dzisiaj tak mamy, że te altanki śmietnikowe, gdybyśmy pokazali nawet zdjęcia sprzed wprowadzenia systemu i po wprowadzeniu, to są dwa różne światy. Panie ministrze, nigdzie w Polsce nie uda się wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów bez edukacji, bez tych elementów, które również w pewien sposób mobilizują ludzi. Jeżeli, bo my system selektywnej zbiórki odpadów nie wprowadzaliśmy w momencie, kiedy weszła nowa ustawa, my ten system mamy już dziś, czy wprowadzaliśmy w mieście od lat 90. To były dzwony na osiedlach, to były kosze. W pewnym momencie to wszystko przestało działać. Celem naszym jest to, co tutaj pan minister widział w tych mini przokach, żebyśmy wprowadzili system docelowo bezobsługowy. Czyli żebyśmy osiągnęli taki standard skandynawski czy standard zachodnioeuropejski, gdzie mieszkaniec idzie i świadomie wszystko selektywnie rozłoży na te ileś frakcji. Monako jest wyjątkiem, więc dlatego tutaj się też pojawiło. Pan doktor zachwalał, system rzeczywiście jest bardzo interesujący, jeżeli można było w ogóle tą dostać tą prezentację. Tak podejrzewam, że to jest jedna z większych analiz, jakie są wykonane
w miejscowościach, w ogóle no jedyna w Polsce pewnie taka analiza, która przekłada prawo na praktykę. Ciekawy system i pełna też zgoda co do edukacji. To jest duży problem, który musimy nadrobić, ponieważ świadomość obywateli co do selektywnej zbiórki, co do tego, jak, co się dzieje później z odpadami, jest niestety niewystarczająca. Są też pewnie oko, tak? Bo mieszkańcy po prostu mają przekonania, są bardzo proste błędy, które spotykamy się prawie codziennie, nawet na grupach, które są związane z ministerstwem, może bardziej z osobami, które tą tematyką chcą się zajmować na różnych szczeblach, czy to przedsiębiorcy używają jednego z argumentów, on zawsze pada, że przyjeżdża śmieciarka i wszystko zsypuje do jednego. Ja mówię tam, gdzie to jest ten selektywny, to co, oczywiście nie jest prawda, bo tam są te komory i tak dalej, ale to też pokazuje pewien problem na linii komunikacyjno-edukacyjnej i co należy zrobić. Ale co do zasady mieszkańcy rozumieją, że są przyzwyczajeni już teraz, tak? Tak. Mieszkańcy jeżdżą do swoich rodzin, widzą problemy w innych miastach, że to nie działa, gromadzą się śmieci, odpady, to segregują, mieszkańcy segregują, a jednak samorząd mówi, że to jest wszystko źle, że poziomów nie są poziomy uzyskiwane, a u nas jest porządek nie tylko w mini przyłkach w segregacji, ale również w zmieszanych. U nas w mieście nie ma koszy, nie ma dodatkowych pojemników na tych zielonych, niebieskich, żółtych, zresztą pan minister zobaczy to w terenie. I wielokrotnie usłyszałem, że jak to zniknęłoby, to byłoby to źle.